Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku konserwacja, czyli sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku przeponowym. Później wstawię zdjęcie, uruchomione w 2017. Ostatnia kontrola ciśnienia w 2019. Kombinowałem z jednym barem, ponieważ w systemie mam tylko dwa z haczykiem, więc trzeba dopompować, bo już się to troszkę źle sprawuje. Tutaj mamy dojście wody z wodociągu. Tu mam wyjście na dom, wyjście na zbiornik. No. Zbiornik płaszczowy, a tutaj mam obwód z zbiornikami przeponowymi. Zakręcamy sobie i teraz trzeba spuścić ciśnienie, żeby uzupełnić tutaj ciśnienie, bo nie będziemy walczyć z tym ciśnieniem. Ja sobie zastosowałem taką złączkę pneumatyczną, jak widać. Nie jest to rozważne, dlatego jak już tutaj będziemy później robić, co zmienię na zwykłą ogrodówkę. To co? Zaczynamy od spuszczania wody. Wiaderko naszykowane. Spuszczamy sobie wodę. Jak widać, chyba głównie poszedł syf, który się tutaj nazbierał, albo z węża, bo ostatnio było używane w 2019 roku. Jak widać, ciśnienie nam spadło. Wody jak kot napłakał, czyli jesteśmy w domu, że trzeba dopompować. W moim wypadku dopompowanie nastąpi wężem i pistoletem do uzupełniania powietrza w samochodzie, w kołach i mój podręczny zbiorniczek z butli na propan-butan. Jak znajdę, to podlinkuję film, jak to jest mniej więcej zrobione. Odkręcam sobie ciśnienie. Tutaj na dole jest taki kapselek, który trzeba odkręcić. I tam jest normalnie gwint samochodowy. Tak, miałem ciśnienie standardowe 2 bar. Zeszedłem na 1,5, później na 1. Damy teraz 1,25, może to da radę, lepiej. Później na drugim zbiorniku pokażę, gdzie to się ustawia. I lecimy na 1,25. No i woda leci, bo powietrze wciskane do zbiornika wypycha nam powietrze. Ciekawe efekty dźwiękowe. Tego się nie spodziewałem, ale okej. Słychać, że się wszystko układa w środku. Ciekawe. Można też pompować sobie pompką nożną albo pompką do pompowania kół. No, w moim wypadku ja sobie z tego korzystam. Efekt dźwiękowy naprawdę spoko. Chyba wypchałem całą wodę ze zbiornika, co by się zgadza. Czyli w tym zbiorniku 50-litrowym, bo on ma teoretycznie 50 litrów. Cały był zapełniony wodą, dlatego nie spełniał swojego zadania. Normalnie to bardziej powinien być gwizdek niż zbiornik, ale dobra. 1,25, o ile mi tutaj zaraz nie
braknie miejsca. Coś czuję, że mi braknie miejsca, więc musimy się zabezpieczyć tym, że sobie tutaj odetnę. Z węża zejdzie, co musi zejść. No i mam pełne wiaderko. Muszę sobie przynieść kolejne wiaderko, bo jednym wiaderkiem tego nie załatwię. Mam wiaderko numer 2. Czyli kontynuujemy. Dlatego, jak to mówią zawsze, warto konserwować, nie naprawiać, bo jeszcze się okaże, że przepona jest walnięta. I będzie zaś z tego długi odcinek. No ale dobra, pompujemy. Coś czuję, że mi brakło zbiornika, bo już trzymam na fulla. I na razie tylko walczę z wypychaniem powietrza, raczej wody, bo membrana się rozciąga i wypycham wodę z zbiornika. I mam dalej zero. Czyli praktycznie zero powietrza zostało. Zaraz ciśnienie się wyrówna. Już więcej nie będę w stanie wypchać. Czyli to będę musiał iść sobie dalej nabić. Bo raczej sobie tutaj nie będę ciągnął przewodu z kompresora. A że nie mam tyle przewodu, b że nie mam zamiaru ciągnąć za sobą 30 kg czy 20 kg kompresora, jak sobie mogę butlę napełnić. Jak widać, woda jest, leci. Dalej się wypycha. Dobra. To ja potrzymam sobie, aż się wyrówna, wyzeruje ciśnienie z zbiornika z przeponą. Chwilę to potrwa, więc zaraz lecimy dalej. Mam drugi zbiornik. Nie chce mi się chodzić z jednym zbiornikiem, tylko ciśnienie mamy dalej zero. Coś jeszcze było. Spróbujemy wygonić. No, widać, że... Tak, żeby mi złapał zoom. Troszeczkę jest, tylko że za szybko leje i leje po ziemi. Okej. Dlatego tutaj to młotek dociskał. I nie mamy ciśnienia jeszcze. Na razie dalej wyganiamy wodę ze zbiornika, a z racji, że ta woda długo stała, bo jakby była membrana, to ona działa, czyli raz pompuje, raz wypompowuje tą wodę z zbiornika, przez co nie stoi ta woda cały czas w jednym miejscu, bo jak skurczyła się cała membrana, została na dole, to ta woda została, bo tutaj jest ślepy zaułek, ponieważ tutaj woda wchodzi i musi tędy też wrócić do układu. Jeżeli tutaj by było w drugą stronę, to by może coś przepłynęło. No ale to już jest tak zrobione. Za pierwszym razem, jak się coś konstruuje, rzadko kiedy wychodzi. Dobra. Jestem ciekawy, czy mi starczy wiaderek. Bo tu już zaczyna przebierać, już sobie przelałem część do tego. Czyli jak to jest wiaderko 20 litrów, to jest 20 litrów i to jest 20 litrów, a to ma 50, to powinno się zmieścić, tak? Tak. Okej. Więc chyba sobie od razu dam do tego wiaderka. Miała być szybka akcja, jak zawsze, a się okazuje, że nie jest tak, jak powinno być. No ale tak to zazwyczaj wygląda, jak się coś chce zrobić. Trzymam na razie na półtorej.
tu się nic nie dzieje. W najgorszym wypadku, jak to będzie dziurawe, choć jakby było już dziurawe, to by powietrze najpierw uciekało. Ale nie ucieka, więc chyba jesteśmy raczej w domu. Idzie jak szalone. Słychać, że pompuje. Już mam wskazanie jakiegokolwiek ciśnienia, więc jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że później nie będę musiał skakać między wiaderkami, żeby z wodą uciec. To na razie chcę się skupić na tym ciśnieniu 1,25. Choć chyba zaraz będę musiał przełożyć do tego ostatniego, bo tam jest mniej. A tu zaraz będziemy na końcu. Czyli jak zawsze. Żeby zrobić jedną rzecz, trzeba zrobić pięć innych kroków. No ale lecimy. Już mamy takie niecałe pół. Na szczęście mam ten drugi zbiornik, czyli tylko będę musiał zrobić dwa kursy. O ile mi nie braknie. Coś tak czuję, że mi braknie. Mam półtorej. I pomału spadamy. Brakuje. Czyli się może wyrówna na jedynce. Jakoś tak. Słychać, że coraz słabiej. Tam nie mamy ciśnienia, bo jest układ otwarty. To jest bardzo ważne, bo tak bym tylko zwiększał ciśnienie w układzie. No ale co? Mamy takie jeden z haczykiem. Czyli będę musiał i tak jeszcze do tego dopompować, jak tutaj tą butlę wyzeruję. No ale i tak, czekają mnie jeszcze dwa kursy z wiaderkami z wodą. No tutaj będzie dosłownie ta sama historia, co nie będę was zanudzał. Dlatego wam pokażę na przykładzie tej butli, co tam jest, tylko się odczepię. Tu na dole właśnie jest wyjście wentyla. Dlatego może mi tu trochę powietrze ucieka, bo nie jest idealnie. Dlatego zawsze jest zasada, żeby jak najszybciej napompować i jak najszybciej odczepić pistolet, bo zazwyczaj ucieka stamtąd. No i co, mam równo jedynkę. Wyczepimy, żeby nie uciekało. I idę sobie napełnić dwa zbiorniczki. Tego zrobimy na gotowo, a ten będzie drugi tak samo robiony. Ja sobie w międzyczasie może wymienię zawór. Chyba nie w tym odcinku, bo miało być krótko, a wyszło jak zawsze.